Bo jesteś cenny. Bo jesteś cenna. Bo Jezus oddał całe swoje życie za was. Za każdego z nas. Bo jesteście cenni. Nikt nie zapłacił takiej ceny za człowieka. Jestem tutaj ze względu na ciebie, bo jesteś cenna. Jestem tutaj ze względu na ciebie. Jestem tutaj ze względu na ciebie, bo jesteś cenny. Bo jesteś cenny, tak, ze względu na ciebie. Ze względu na ciebie przyszedł tutaj Jezus. Ze względu na ciebie. Ze względu na ciebie. Jestem tutaj ze względu na ciebie. Jestem ze względu na ciebie, bo ze względu na ciebie Jezus umarł. Umarł. Zapłacił całą cenę. Pełną cenę zapłacił. Jestem ze względu na ciebie. Ze względu na ciebie. Nie jestem tutaj, żeby się lansować. Jestem ze względu na ciebie. Jestem tutaj ze względu na ciebie, bo Jezus umarł za ciebie. Wiesz o tym? Wiesz o tym, że On zapłacił całą cenę, pełną cenę, pełną cenę, pełną cenę, oddał pełne życie, swoje całe życie, ze względu na ciebie, ze względu na ciebie, ze względu na ciebie umarł Jezus, ze względu na ciebie, nie dlatego, żeby cię oskarżyć, ale dlatego, żeby cię podnieść. Dlatego, żeby podnieść twoje życie. To jest realne. Kiedy ja zrozumiałam, że ze względu na mnie zmarł Bóg w ciele, ze względu na mnie, to ja to uszanowałam. Ze względu na ciebie. Jesteś cenna. Jesteś cenna. You are very beautiful and precious for God. For God, because He died for you. Jezus umarł ze względu na ciebie i ja jestem ze względu na ciebie. Nie ze względu na to, że nie wiem, że nie mam co robić w piątkowy wieczór. Jestem tutaj ze względu na ciebie. Jezus przyszedł tutaj ze względu na ciebie. Ze względu na ciebie oddał życie, bo jesteś cenna, bo jesteś cenna. Jesteś warta Jego całej krwi. On przelał krew. Nie śmiej się z tego. Nie śmiej się z tego. Niech to dotknie twojej duszy, twojego serca. Ze względu na ciebie Jezus umarł. Wiesz o tym? Ze względu na ciebie oddał życie. To dla ciebie wycenił cię na najwyższą cenę. Ze względu na ciebie tutaj jestem i mówię ci o tym, że Jezus oddał życie za człowieka. Nie za jakiegoś wydumanego człowieka. Nie za tłum. Ze względu na ciebie. Ze względu na ciebie, za każdego z was. I to nie jest mniej cenne, że On za każdego umarł. Przyjmij to osobiście, bo On osobiście ciebie zna. Jezus zna cię osobiście i ze względu na ciebie umarł. Ze względu na ciebie wiesz, że jesteś cenna, że jesteś warta Jego krwi, że jesteś warta Jego krwi. Ten, który stworzył ten świat. Ten, który jest, wcielił się, stał się jak mrówka dla mrówek. Stał się czytelny dla ciebie, wbił się w to śmierdzące ciało, żeby stać się czytelnym dla człowieka. Cierpiał tutaj w ciele, dlatego że nie ma innego wyjścia. Żeby człowiek pojednał się z Bogiem, jak tylko to, żeby przyjąć to, co Jezus Chrystus zrobił dla każdego człowieka, dla ciebie. You're speaking Polish or English? Po polsku. Jesteś cenna. Jezus Chrystus przelał dla ciebie krew, za ciebie. Wycenił cię na najwyższą cenę. I każdy człowiek powinien zmierzyć się z tą prawdą. Jeżeli nie przyjmiesz tego, co On zrobił, a zrobił to dlatego, że nie ma innego wyjścia, żeby człowiek pojednał się z Bogiem. I to nie jest jakaś opcja na dobre życie. To jest opcja na to, żeby człowiek żył wiecznie. Czy w ogóle w to wierzysz? Nie wierzysz. Jesteś ateistką, tak? Byłam ateistką przez 30 lat. I kiedy narobiłam różnych rzeczy w swoim życiu, nie dlatego, że narobiłam tych rzeczy, ale po prostu wejrzałam w siebie i zobaczyłam, że po prostu jestem pustka i że jest we mnie jakiś błąd. I zawołałam do Jezusa, tylko dlatego, że mając 16 lat, usłyszałam od swojej koleżanki, że On w ogóle jest realny i że On zbawił jej życie. Że ona go doświadcza w realny sposób. I ja go zawołam. Mając 30 lat,
będąc wykształconą osobą i absolutnie w ogóle mając gdzieś religię i nadal mam gdzieś religię, bo religia jest w ogóle pusta i jest hipokryzją, ale zawołałam bezpośrednio do Boga, do osoby i narodziłam się na nowo. Doświadczam Go od 21 lat. On zmienił moje wnętrze, podniósł moje życie. Nie jestem już w upadku, w jakim byłam. Bóg jest realny i On oddał za Ciebie życie, po to, żebyś Ty mogła przyjąć od Niego życie. Bo człowiek, który się rodzi tutaj na ziemi, jest oddzielony od Boga. Jest egocentryczny. I doświadczasz egocentryzmu i doświadczasz pustki w swoim życiu. I to nie jest oskarżenie. To jest stwierdzenie stanu. Takiego, jaki jest. Musisz się napełniać czymś. Musisz się czymś ekscytować. Czymś podsycać swoje życie, nie? Człowiek bez Boga ginie. I jeśli staniesz przed Nim, nie pojednawszy się tu i teraz, tak naprawdę w tym życiu, w tym ciele, żyjąc z Nim, to pójdziesz do piekła, ponieważ człowiek jest istotą wieczną. Piekło to jest miejsce oddzielenia od Boga. I tutaj wybierasz, czy chcesz z Nim być, czy nie chcesz z Nim być. Kochani, ludzie myślą, że Bóg zniewoli ich życie, jeśli poddadzą Mu swoje życie. Ale być wolnym to mądrze zależeć. Być wolnym to mądrze zależeć. Mi zależało na wolności, ale to, co robiłam w swoim życiu, zmierzając do wolności, tak naprawdę pętało mi nogi i ręce. Pętało mnie. Wpadałam w coraz to nowe zniewolenia, tylko dlatego, że źle korzystałam z wolności. Dopiero kiedy wybrałam mądrze, wybrałam zależność od Boga, od Jezusa Chrystusa, On zaczął mnie uwalniać od różnych rzeczy, na przykład od zależności od człowieka. Ja byłam bardzo zależna od tego, co myślą o mnie inni. Dzisiaj w ogóle mnie nie obchodzi, co o mnie sobie myślisz. Ja znam Boga żywego. Jestem dzisiaj naprawdę wolna. Jestem wolna od lęku przed śmiercią. Jestem wolna od lęku przed chorobą. Jestem wolna od lęku przed człowiekiem. Jestem wolna od depresji. Jestem wolna i tylko dlatego jestem wolna, ponieważ wybrałam Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Zbawiciel to jest ten, który ratuje. Ratuje od wszystkich zniewoleń, od wszystkich chorób, od śmierci wiecznej, od wiecznego oddzielenia od Boga. Zbawiciel to jest ten, który przynosi życie do Twojego wnętrza. Ja już nie muszę się napełniać tym, co znikome, tym, co tak naprawdę nie daje zapełnienia, pustki w sercu człowieka. Nie muszę już tego robić. Nie ganiam po śmietnikach tego świata, żeby się tylko czymś nachapać i nasycić. Jestem wolna, ponieważ poznałam Boga, który wyzwala, Jezusa Chrystusa w realny sposób. Zawołałam do Niego i jestem tutaj ze względu na Ciebie, ponieważ jesteś cenny. Sam Bóg, sam Władca Wszechświata, który się wcielił i przyszedł tutaj w ciele ludzkim, jako Jezus Chrystus, wycenił Cię na najwyższą cenę. Wycenił Cię na najwyższą cenę. Nie jesteś nic nie wart. Jesteś wart ceny krwi Jezusa Chrystusa. Jesteś potężnej ceny. Ta cena została już zapłacona. Zapłacona. Nie gardź tym. Nie gardź tym. Nie wyrzucaj tego do śmieci. Nie pomijaj tego milczeniem. W ogóle ustosunkuj się do tego. Odnieś się do tego. Odnieś się do tego. W ogóle zawołaj do tego Boga. Zawołaj o prawdę. Zawołaj. Po co tutaj jestem, Boże? Po co tutaj jestem? Po co tutaj jestem? Ja chcę znaleźć prawdę. Tak do Niego powiedz. I On Ci się poobjawi. Zawołaj o prawdę. Ja chciałam poznać prawdę. Ja chciałam poznać prawdę. Ja nie zadowalałam się tym płaskim oglądem rzeczywistości. Chciałam poznać prawdę. Chciej poznać prawdę. Zacznij myśleć. Zacznij szukać głębiej. Zacznij szukać tego Boga, bo On jest. Bo On jest. On jest realny. On daje mi życie. On daje mi siłę. To nie jest wymyślony przyjaciel. To jest potężny Bóg, który kiedy zapraszasz Go do swojego wnętrza, On już tam zostaje na stałe, bo to jest stały Bóg.
stały Bóg, kiedy patrzysz na tą całą naturę, którą On stworzył, to ona pokazuje, jaki On jest. Każdej wiosny wystrzelają liście i kwiaty. On jest wierny, On jest wierny. To jest wierny Bóg. To jest wierny Bóg, który zawsze przynosi życie. Nigdy nie przynosi śmierci. Cokolwiek ci się zdarzyło, co poniżyło twoje życie, co przyniosło ci stratę, to nie był Bóg. To był ten, kto kradnie i zażyna. Czyli jest jeden taki. Jezus nazwał tak diabła, ojca kłamstwa, który okręca dzisiaj dookoła palca każdego człowieka, który jest nieświadomy duchowej rzeczywistości. Ale Bóg daje tylko życie. To jest dawca życia. To jest życie. To jest życie. To jest miłość. I głupotą jest nie wybrać Jego towarzystwa. Głupotą jest nie chcieć się z Nim zjednoczyć. To jest głupota. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Tylko głupi przyznaje w swoim sercu, że nie ma Boga. Jest Bóg. Jest Bóg i On jest miłością, i On jest życiem. I ja połączyłam z Nim swoje życie. Ja zechciałam Go poznać. Zawołałam o prawdę. I dzisiaj wołam do Ciebie, żebyś zawołał o prawdę. Nie bój się wołać o prawdę. Nie bój się. Nie bój się, że znowu Cię nakarmią hipokryzją. Nie bój się zranienia. Nie bój się tego. Jesteś cenny. Jesteś cenny. Ktoś oddał za Ciebie życie. I to nie byle kto. Sam Bóg oddał za Ciebie życie. I jesteśmy tutaj ze względu na Ciebie. Ze względu na Ciebie, nie ze względu na tłum. Ja jestem tutaj ze względu na Ciebie. Ze względu na Ciebie, bo jesteś cenny. Bo jesteś cenny. Bo jesteś cenny. Nie neguj tego. Jesteś cenny. Jesteś cenny. Jesteś cenny. Jesteś wyceniony na najwyższą cenę. Tylko przyjmij to. Daj się napełnić życiem. Daj się napełnić życiem. Największą tragedią człowieka jest to, że jest zamknięty. Największą tragedią człowieka jest to, że jest zamknięty. Siedzi w swoim pustym egocentryzmie. Zamknięty i udaje, że ma życie. Bo boi się obnażyć swoją nagość. Największą tragedią człowieka jest to, że jest zamknięty. Otwórz się dzisiaj naprawdę. Otwórz się dzisiaj na Boga. Otwórz się dzisiaj na Jezusa, bo On już oddał za Ciebie wszystko. Zostawił Ci w spadku swojego ducha. Ten spadek trzeba przyjąć osobiście. Nowy Testament nazywa się testamentem, ponieważ zapisał Ci Bóg życie wieczne w spadku. I Ty musisz przyjąć to osobiście. Uwolnić Cię od czegoś. Tak, mogą być egzorcyzmy, jak chcesz. Tak? Uwalniamy zniewolonych. Uzdrawiamy chorych. Ponieważ poznaliśmy żywego Boga. Ponieważ On nas wypełnił swoim Duchem Świętym. To nie jest wymyślona postać. To nie jest ta postać, która wisi wyrzeźbiona na krzyżu. To nie jest to, co nosisz na łańcuszku. To nie jest wafelek, który się przyjmuje w niedzielę. Gdzie się przyklęka, nie wiem, spowiada, cokolwiek robi. To jest żywy Bóg, prawdziwy żywy Bóg, który jest duchem i którego można spotkać w realny sposób. I kiedy Go spotkasz, to gwarantuję Ci, że nie odrzucisz Jego miłości, nie odrzucisz Jego oferty. Jego oferta brzmi, dałem Ci życie wieczne, uwolniłem Cię od Twoich błędów, uwolniłem Cię od Twojej zniewoleń, tylko to przyjmij, tylko to przyjmij. Ojcze, ja modlę się teraz o to, żeby każde słowo, które zostało wypowiedziane, które padło na żyzną glebę, żeby ono przyniosło plon. Ja teraz zabezpieczam każde słowo. Modlę się o każdego człowieka, który tędy przychodzi, aby nasze namaszczenie usługiwało mu. Ja modlę się o to, żeby nic nie zostało wykradzione, żeby ludzie mieli sny, żeby mieli widzenia, żeby w realny sposób doświadczali Ciebie. Ja modlę się, Duchu Święty, o to, żebyś ich przekonywał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, żeby oni byli przekonywani o tym, że Ty jesteś i żeby szukali Ciebie. Żeby szukali Ciebie. Ja modlę się o otwarte oczy i otwarte uszy. Modlę się o umysły, które zyskują właściwe poznanie. Które zaczynają myśleć. Które zaczynają zgłębiać prawdę. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za to, że ci, którzy szukają, znajdują.
Amen.